Cześć, witajcie na kanale We Love Nails. To znowu ja, Natalia. Witam Was kolejnego dnia zdobień sylwestrowych. Dzisiaj pokażę Wam już czwarte zdobienie sylwestrowe. No i również tutaj nie może zabraknąć nam błysku. I postanowiłam właśnie wykorzystać efekt holo, całkiem nowiutki, do wykonania tego błysku na naszych paznokciach. Żebyście też mieli porównanie kilku kolorów, to postanowiłam nie ograniczać się tylko do jednego pyłku. Pokażę Wam, jak za pomocą trzech różnych pyłków możecie wykonać sobie gradient na paznokciach, a właściwie to gradient na samym zdobieniu, który będzie wyglądał mega rewelacyjnie. No i to zdobienie postanowiłam, że będzie też taki troszeczkę delikatniejsze niż te poprzednie, nie będzie takie mocno wyraziste. Dlatego, jeżeli jesteście ciekawi, to chwytajcie za pędzę i bierzmy się do roboty. Do wykonania dzisiejszego zdobienia użyjemy hybrydy w kolorze Rose Quartz i Dry Topu, żelu Sugar Effect, pędzelka Master Art 005, a także trzech nowych pyłków holograficznych w kolorach różowym, fioletowym i niebieskim. Najpierw cały wzornik pokrywam sobie cieniusieńko kolorem Rose Quartz, tak żeby dobrze on pokrył mi całą tą powierzchnię. Ja tutaj na wzornik nakładam tylko jedną warstwę tego kolorku, bo ma on niesamowite krycie. No i wsadzam go do lampy na 30 sekundek. Następnie całość pokrywam dry topem. No i dry top również ląduje mi w lampie na 30 sekund. Na pędzelek Master Art 005 nabieram niewielką ilość żelu Sugar Effect i tym żelem będę teraz malować sobie zawijaski na wzorniku. Maluję je nieregularnie, w tych miejscach, w których myślę, że będą wyglądały one dosyć fajnie. Gdzieniegdzie dodam sobie też kilka kropeczek, no i na samym środku mojego zdobienia dodam też taką większą ilość kropek. Całe to zdobienie otoczę sobie jeszcze taką ramką dookoła wzornika. No i na nieutwardzony jeszcze żel Sugar Effect zaczynam sobie sypać nowe efekty holo. Ja tutaj rozpoczynam to sypanie od koloru różowego od góry. Następnie biorę holo fioletowe i sypię je na sam środek wzornika. No i na sam koniec sam dół mojego wzornika obsypuję już pyłkiem holograficznym w kolorze niebieskim. Wzornik z tymi pyłkami wsadzam do lampy na 30 sekund. Po wyciągnięciu wzornika z lampy otrzepuję sobie całość za pomocą szczoteczki. Robię to dosyć intensywnie. No i tak wygląda już gotowe zdobienie.